jest Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań i kolejny temat. To zaboli, proszę Państwa, wszystkich kierowców parkujących samochody w poznańskiej strefie parkowania od poniedziałku. W całym mieście opłaty będą pobierane o 2 godziny dłużej, czyli mówiąc krótko do godziny 20. A Państwa i moimi gośćmi w studiu są przewodniczący poznańskich struktur Platformy Obywatelskiej Bartosz Zawiera. Dzień dobry, witam Panie Przewodniczący. Witam Państwa bardzo serdecznie. Oraz wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej, radny PiS Michał Grześ. Dzień dobry, witam również Pana Przewodniczącego. To tylko tak informacyjnie dla naszych słuchaczy. Przypomnę, od 1 sierpnia, czyli od najbliższego poniedziałku, proszę Państwa, parkowanie w strefie płatnego parkowania będzie obowiązywać do godziny 20. Zmiana dotyczy terenów takich jak Łazarz, Wilda, część Jeżyc oraz Śródki, Zagórza, Ostrowa Tumskiego. 1 sierpnia właśnie godziny funkcjonowania strefy wydłużą się o te 2 godziny wspomniane. ZDM, proszę Państwa, tłumaczy, że to na prośbę mieszkańców. I teraz moje pytanie do panów w studiu, czy to jest jedyne uzasadnienie, czy chodzi po prostu o kolejne sięgnięcie do kieszeni kierowców, pan radny przewodniczący Zawiera. Znaczy, szanowni państwo, jak wiecie, wprowadzenie strefy w ubiegłym roku na Wildzie i Łazarzu dotyczyło zmian, które dotknęły około 55 tysięcy mieszkańców, a zakres zmian przewidywał te jak gdyby wszelkiego rodzaju zmiany na ponad 100 ulicach, więc ja bym tutaj, był to proces bardzo długo wyczekiwany, bardzo mozolny. I warto by było tutaj przytoczyć pewną rzecz, ponieważ miasto dokonało pewnej ewaluacji tego całego bardzo dużego przedsięwzięcia. Otóż na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku ZDM przeprowadził ankietę bardzo szczegółową, która poddała możliwość mieszkańcom dokonania ewaluacji, szerokiej oceny tego całego zagadnienia. I ile było tych ankiet? Według tego informacji, które posiadam, w całym tym sondażu wzięło udział 2372 osoby dokładnie. Czyli już jakiś obraz dawało, tak? Bardzo duży, więc jeżeli to przyrównamy do populacji, no to można powiedzieć, że 5% mieszkańców, 4-5% mieszkańców Wildy Łazarza wzięło w niej mniej więcej udział, może troszkę mniej, a zważywszy, że w tej grupie osób prawie 80 osób to osoby, które zaznaczyły w tej ankiecie, że to są mieszkańcy Wildy i Łazarza. No tak, ale rozumiem, że nie byli pytani ci, którzy do tego miasta przyjeżdżają, a też jest grupa dosyć duża. Nie, to była możliwość. Były tam osoby spoza, około 15% tych osób, które brały udział w tej ankiecie. Mhm. To były mieszkańcy Poznania, innych dzielnic, ale też jakiś mały odsetek to byli mieszkańcy spoza Poznania. Więc to był katalog bardzo szeroki i jak widać dość liczna grupa mieszkańców i gości spoza miasta z niej skorzystała. No właśnie, bo tutaj chodzi też o tych gości, chociaż oczywiście miasto jest dla mieszkańców, ale jednak. Pan radny Grześ, czy to jest sięgnięcie do kieszeni kierowcy, czy to jest po prostu nie, tak, jak tłumaczy ZDM? Znaczy powiem tak, działając w komisji wiem, że rzeczywiście mieszkańcy o taką strefę występowali i to dzisiaj, co mówi ZDM, może być zgodne z prawdą. Natomiast no, musimy też sięgnąć jednak do przyczyny tego zjawiska. Otóż najpierw miasto po prostu zaczęło na Łazarzu likwidować miejsca parkingowe. Okazało się, że tam, gdzie były parkingi, mieszkaniec wraca do domu, patrzy, już nie ma parkingu, tylko drzewko rośnie. Pewnie, że drzewka też, albo słupki. Więc to była taka pierwsza przyczyna. Natomiast potem oczywiście ta kolej rzeczy, że mieszkańcy, no, którzy zauważyli, że przyjeżdżają, nie mają gdzie parkować, bo stoi ktoś przyjezdny, tak, no bo pracuje na przykład do 20, no to w tym momencie rzeczywiście najpierw zaczęli się domagać strefy, a dzisiaj zaczęli się domagać, żeby ona trwała dłużej. Zresztą to zjawisko obserwujemy nie tylko na Łazarzu, tak, bo tam, gdzie nie ma strefy, no już w tej chwili zaczynają się wojny o parkingi przed domami, bo no, kiedyś był jeden samochód w rodzinie, dzisiaj ma mąż, żona i jeszcze dzieci. Jak dzieci są dorosłe, to mogą być 4 samochody i każdy by chciał stać przy domu, a tam okazuje się, że jak rozszerza się strefa, to oczywiście te miejsca, które są zaraz blisko strefy, stają się tymi wielkimi parkingami buforowymi dla tych, którzy do Poznania przyjeżdżają, żeby za strefę nie płacić. No i w tym momencie ci mieszkańcy za chwilę będą się też domagać strefy. Tak? Ale wszystko zaczęło się, no niestety, od likwidacji miejsc parkingowych w centrum miasta, na Łazarzu i tak dalej. To właściwie chciałem zapytać też o to, jaka jest ta polityka miasta, jeśli chodzi właśnie o publiczny transport, ale też publiczne parkowanie. Bo z jednej strony mamy najdroższą lub jedną z najdroższych
najdroższych, prawda? Pamiętam, obok Wrocławia mamy komunikacji miejskich w Polsce. Z drugiej strony... No, nie, przepraszam, mówię o strefie parkowania. Strefy parkowania. Z drugiej strony zniechęcamy ludzi do przyjeżdżania do Poznania, no bo mamy bardzo drogą, jeśli najdroższą strefę parkowania z kolei właśnie. Więc jaka w sumie jest ta polityka? Znaczy, bez wątpienia ona jest wielowymiarowa, tak? No, oczywiście uciążliwości trwają w tej chwili, chociażby mając wszystkie liczne remonty w centrum. Ale jeżeli mogę powiedzieć, jeżeli mogę powrócić do właśnie tej ankiety, o której nadmieniłem na początku mojej oceny, jak gdyby rzecz biorąc takim kamieniem milowym wdrażania, można powiedzieć, strefy parkowania na poszczególnych dzielnicach, była taka idea tak zwanego parkingu buforowego, czyli de facto, tak jak pan redaktor nadmienił, osoby przejeżdżające robiły sobie z danej części dzielnicy, tam gdzie nie było strefy, taki parking buforowy. I tutaj w tej ankiecie, o której nadmieniłem, 42% respondentów stwierdziło, że to zjawisko jak gdyby zanikło. Tak? I stąd jest jak gdyby, można powiedzieć, taka ciągła perspektywa. Oczywiście, panie, oczywiście i stąd chociażby pokazuje, Rady Osiedla, z tego co pamiętam, Ogrody, Sołacz, część Grunwaldzkich, na pewno Rada Osiedla Górczyn, zwróciła się do miasta z apelem, aby tą strefę jak gdyby poszerzać i to jest jak gdyby rzecz. No właśnie. A kluczowym jak gdyby problemem, która jak gdyby generuje cały aspekt dzisiejszej naszego tutaj spotkania, dlaczego jest wydłużony ten termin, no to również odpowiedź na to jest również w tej ankiecie. Tam również 45% respondentów uważa, że po wprowadzeniu strefy znalezienia miejsca jak gdyby w strefie parkowania po godzinie 18 po prostu była niemożliwa. I dopiero teraz jak gdyby się nasuwa ten wniosek, aby ten termin jak gdyby, czy czas jak gdyby zrobienia po prostu wydłużyć. Ja dodam tylko też tutaj informacyjnie dla naszych słuchaczy, że to nie koniec zmian, proszę Państwa, bo od 3 października płatnym parkowaniem zostaną też objęte ulice, nazwijmy to na Berdychowie, w największym skrócie Piotrowa. W obrębie Politechniki. Roch, tak, dokładnie. Też tutaj od strony ulicy Hetmańskiej, Rejmonta, Przybyszewskiego, no i też w rejonie Cytadeli. Już nie będę wymieniał tych wszystkich ulic ze względów na ograniczenia czasowe, ale takie pytanie może warto postawić, czy nie prościej, bo skoro te strefy buforowe, jak tutaj pan przewodniczący wspominał, i tak się przesuwają za każdym razem, to nie, może by trzeba wrócić jednak i przeprosić pana prezydenta Jaśkowiaka do tych szlabanów, które kiedyś zapowiadał na rogatkach miasta, zabierać tam, po prostu pobierać myto, no i tyle. Nie, mamy problem rozwiązany. Nie, nam się, że polityka miasta transportowa ku temu zmierza, ale nie, żeby rzeczywiście składać szlabany. Natomiast generalnie do miasta Poznania powinni przyjeżdżać ludzie okazjonalnie. Tak? Ktoś jest chory albo coś chce przewieźć. I to jest w zasadzie strefa w tym momencie dla tych przyjezdnych nie jest straszna. Natomiast cała komunikacja ma polegać na tym, że tak de facto powinien być, po to budujemy kolej metropolitalną, wielkopolskie koleje, po to, żeby ten cały transport odbywał się do miasta szybką koleją. Na przykład co pół godziny w 15 minut jestem w Poznaniu, a parkingi powinny budować na gminy. Nie, gminy powinny budować przy swoich dworcach kolejowych, czyli mieszkaniec, który mieszka w jakiejś gminie pod Poznaniem, dojeżdża samochodem do dworca, tam zostawia na pójście strzeżonym, lepiej, żeby strzeżonym parkingu samochód, wsiada pociąg, jest w Poznaniu. Po to chcemy w przyszłości budować, i to przecież jest tu współpraca, trzeba przyznać, i rządu, i współpraca samorządu, miasta, żeby powstały właśnie więcej przystanków, chociażby na przykład przystanek na Zawadach, przy pętlach tramwajowych, tak, czy w innych miejscach, czy obwodnica towarowa. I to się dzieje, taki jest cel, tak? No Poznań nie jest w stanie przy takiej ilości samochodów przyjąć wszystkich, którzy chcą do Poznania przyjechać. Znaczy, ja bym chciał rozgraniczyć jedną rzecz. Ma najwyższy współczynnik motoryzacji w kraju. Tu jest około 800 samochodów na 1000 mieszkańców powiat. I cały czas rośnie. Jeżeli chodzi o to, że ktoś z powiatu nie ma przyjeżdżać do Poznania, bądź z Poznania jeździć do powiatu, to chciałbym powiedzieć, że te zależności pięknie pokazuje plan transportowy metropolii. Ilość osób wjeżdżających i wyjeżdżających do Poznania jest mniej więcej tożsama, jest zbieżna, bo bardzo dużo poznaniaków według wyliczeń PUP-u co trzeci poznaniak pracuje na terenie powiatu poznańskiego, tak dla przykładu. Chociaż prezydent robi wszystko, żeby zniechęcić uczniowie byli chodzili do liceów w swoich gminach i tak dalej. Znamy znaczy tutaj nie będę tutaj dywagował na temat tych dygresji. Tak, mogę powiedzieć, że oczywiście miasto bez wątpienia bardzo dobrze wspiera poznańską kolej metropolitarną. Jest jak gdyby można powiedzieć głównym piewcą pewnych zmian. I tak dla przykładu w ramach PKM-ki w ostatniej perspektywy unijnej w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych powstały na terenie aglomeracji 42 punkty przesiadkowe z węzłami integracji
organizacji różnych form transportu, więc to jak gdyby się dzieje, gminy czy nawet też w mieście też takich obiektów 9 powstaje i są prowadzone dalsze place, aby na przykład... Mówiąc krótko, panie przewodniczący, zapraszamy do Poznania, ale niekoniecznie... No jeżeli musisz przyjechać, nie. bo z jakichś tak. przyczyn, to tak. Nie, oczywiście pamiętajmy, że jak najbardziej ilość miejsc parkingowych, których jest reguluje prawo popytu i podaży, w ścisłym śródmieściu zawsze tych miejsc będzie brakowało, jednakże warto tutaj robić wszystko, aby tych miejsc ilość zwiększać, a moim zdaniem ku temu jest możliwość. No, niestety, z prostej przyczyny. Robimy odwrotnie, przewodniczący. Czy robimy odwrotnie? No, zobaczymy. Miejsca parkingowe. Może dostosowujemy je do przepisów prawa, chociażby, więc ja powiem tak, jestem, przepraszam, zwolennikiem liczb. Jeżeli Łazarz ma 4000 miejsc w strefie płatnego parkowania i wydano minimalnie więcej miejsc karty mieszkańca, więc można powiedzieć dla wszystkich, w cudzysłowie oczywiście, bo tam są jeszcze nie wszystkie auta, ja mówię tutaj te osoby, które mają meldunek, płacą tu podatki i mają tą kartę stałego, ten abonament w ramach ZDM-u korzystać, więc to nie jest tak, ale tutaj ja bym powiedział, że jak gdyby krokiem kolejnym, który wynika z całej dyskusji, to jest właśnie ta ankieta. Tam mieszkańcy w tych tak zwanych pytaniach otwartych mogli wskazać, gdzie na jakiej ulicy jest właśnie deficyt tych miejsc, tak? I tam padło 1500 propozycji. Ja wiem, że Zarząd Dróg Miejskich, pytanie, jak gdyby będzie to robił... uwzględnione. Ale ja chciałbym zwrócić jednych z komentarzy pod materiałami na ten temat pojawiła się ciekawa sugestia. Otóż i przykład, zresztą z Unikowa, pewnie panu tutaj przewodniczącemu dobrze znany. Otóż mamy ten parking przy cmentarzu Unikowskim i on jest zapełniony, i to jak można z obserwacji zauważyć, nie są to samochody, które przyjechały, czy kierowcy, którzy przyjechali, by odwiedzić cmentarz, chociaż pewnie kilka też, czy kilkanaście, ale jednak to robi ten sam parking za taki tak zwany parking buforowy. No i jest wypełniony. Natomiast mamy też inne buforowe parkingi pobudowane w mieście, no które taką popularnością się nie cieszą, ze względu na to, że jednak trzeba płacić. No właśnie, więc pytanie jest takie, czy jednak mieszkańcy chętnie by korzystali z tych parkingów buforowych, gdyby po prostu mogli tam parkować za darmo. Tak, że panie redaktorze, no my musimy... Ja jestem radnym miasta Poznania i przede wszystkim interes mieszkańców Poznania muszę pilnować. To nie jest interes, dlaczego jeśli przyjeżdżają do nas goście i zostawiają tutaj pieniądze, panie radny? No, dlaczego z pieniędzy mieszkańców miasta mamy budować parkingi buforowe? Ja powiedziałem, to mają budować gminy, po to, żeby wygodnie się wsiadało w pociąg i przeszedł pociągiem do Poznania. Na gościach? No ale ile my zarobimy na gościach, to zarobimy na normalnej strefie. Każdy wsiądzie do tramwaju, zapłaci za bilet, pojedzie z Jelony. Pamiętajmy, że 9 parkingów... Do biletów dopłacamy 9 średnio czy mniej zapełnionych parkingów, które powstały w mieście, zostały... oczywiście miasto Poznań miało udział w tych aplikacjach czy tych inwestycjach, ale one zostały współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, więc ja bym nie chciał tutaj dewagować mieszkańców metropolii na PZL-ów i nie PZ-ów, bo to jest droga donikąd. Równie dobrze możemy powiedzieć, że w powiecie poznańskim jest ujęcie wody dla mieszkańców metropolii i lewo oczyszczalnie ścieków. Czy ten przykład Unikowa nie pokazuje pewnej tendencji? Oczywiście, Unikowo jest jedną z bardziej jak gdyby rozrastających się. Ten cały zachód miasta ulega bardzo intensywnej zabudowie. Czy to jest Unikowo? Tak, jak najbardziej. Znam wiele osób z Unikowa, z Kotowa, z Fabianowa, które na co dzień z niego korzystają. Oczywiście są... Choć oczywiście, jak najbardziej. I mi się wydaje, że to jest taki trend, który trzeba, jak gdyby, warto wspierać i wspomagać. Panowie, ponieważ czas nam się kurczy, chciałem zapytać jeszcze, korzystając z okazji, czy pan przewodniczący popiera wulgarne i chamskie zachowania ludzi, którzy protestowali na spotkaniach sympatyków Prawa i Sprawiedliwości? Czy pan popiera rzucanie jakimiś przedmiotami w samochody polityków? Czy stać pana na krytykę takich zachowań? Znaczy ja powiem może tak. Żyjemy w bardzo ciężkich czasach, o bardzo dużych czynnikach zewnętrznych, nie tylko wojennych, inflacyjnych. Frustracja ludzi jest bardzo duża, emocje sięgają zenitu. Uważam, że można w jakiś sposób wyrażać swoje akcenty czy polemikę w ten sposób, jednakże uważam, że sposób przeprowadzania tych sposobu, jak gdyby, akcentowania swoich poglądów, no musi mieć jakieś normy. Czyli pan by raczej namawiał do umiaru, daleko idącego umiaru. Czy w Poznaniu 1 sierpnia w rocznicę Powstania Warszawskiego o godzinie 17 powinny zawieć syreny, czy nie, bo prezydent właśnie zdecydował, że nie będą? Znaczy, na pewno Powstanie Warszawskie w Poznaniu nie budzi takich emocji jak w Warszawie. U nas bardziej emocje wzbudza czerwiec 56 roku i Powstanie Wielkopolskie. Ale jeżeli do tej pory była taka tradycja,
informacja, że w chwili wybuchu Powstania Warszawskiego te syreny były włączane, to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie. No nie czarujmy się. No, Ukraińcy tym bardziej, że ćwiczenia też są włączone. Tak. Prawda? Ukraińcy w Poznaniu przecież już wiedzą, że tu na razie jest bezpiecznie i myślę, że tyle się interesują naszym życiem, że wiedzą, że również obchodzimy pewnego rodzaju rocznicę i że to jest taka tradycja. Wydaje mi się, że to jest nadmierna gościnność pana prezydenta. Ja bym absolutnie tego w ten sposób nie odbierał. Pamiętajmy, że według skromnych wyliczeń w Poznaniu, w metropolii przebywa około 100 tysięcy nowych imigrantów. Ja nie liczę tych z poprzednich fal, bym powiedział, jeżeli chodzi o naszych gości czy sąsiadów z Ukrainy, którzy teraz uciekli przed wojną. I osobiście znam też... Czy pan popiera decyzję prezydenta? Tak, w tym wypadku, przy całym szacunku dla Powstania Warszawskiego, fenomenu tego zrywu, czy całej tej tragedii, spotkałem się z osobami, które były w miejskim punkcie pomocy dla Ukraińców na ulicy Bukowskiej i wiem, że po prostu dla tych, którzy niedawno przyjechali do Poznania z linii frontu, jest to przedłużenie traumy i tu pod tym względem rozumiem decyzję pana prezydenta. Znaczy tutaj to trochę mi przypomina, co prawda oczywiście nie jest to adekwatne do tego, o czym tu mówimy, bo mówimy o ludziach, ale jak państwo pamiętacie, nie wolno strzelać ogni sztucznych w Sylwestra, bo to przeszkadza zwierzątkom, ale jeśli to już jest światełko do nieba, no to wtedy można, tak? No więc mniej więcej tutaj też, tak? Jeżeli będą... jednych syren nie wolno włączać, ale inne syreny, które szczą, co innego wolno. Orkiestra świąteczna i osoba zwierzątka, a po prostu dramat, trauma i wojna, którą mamy za granicami kraju. Tylko że za chwilę będziemy te syreny włączać z innego powodu. Zachęcam, aby mieć więcej sobie takiej chyba elementarnej empatii. Ale jeśli będzie to inne święto, to podejrzewam, że pan prezydent włączy. Także myślę, że tutaj jest niekonsekwentne włączanie i wyłączanie. Z obecnej sytuacji na wschodzie. To może zakończmy moim akcentem, panowie, czy będziecie oglądać dzisiaj pojedynek Lecha Poznań z mistrzem Gruzji? Oczywiście. Do wyniku 4-0 Tumpi, bo potem już będzie zbyt nerwowo, ale jeżeli takiego wyniku nie będzie, to oczywiście. Ja bardzo lubię mecze, gdzie jest duża szansa, że możemy przejść dalej. To mówił wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Polityki Krajowej Radnej PiS Michał Grześ, a pan przewodniczący? Oczywiście, że tak. Liczę, że to będzie początek. W następnej rundzie, trzeciej rundzie jest zespół z Islandii. Więc teraz tylko fazy pucharowe jak najbardziej. Mnie te dzieci, trójka dzieci, która witała Dynamo Lech 6-0. No byłem wzruszony. Powiem szczerze, że to jest jednak wiara. Chyba w dzieciństwie człowiek miał większą wiarę niż teraz. Bardzo panowie dziękuję za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy się do studia i za rozmowę.